Cześć, witajcie. Dziś zapraszam Was na recenzję Samsunga Galaxy S24 FE. Modelu, który spotyka się z dość dużym zainteresowaniem, ale zarazem wywołuje też troszeczkę kontrowersji. Pierwszą jest oczywiście zestaw. Jak widzicie, pudełko nie zawiera ładowarki. Niestety, do tego po prostu już musimy się przyzwyczaić. Teraz już tak będzie. Zostawmy ten temat. Z całą pewnością niczego kontrowersyjnego nie ma w stylizacji tego smartfonu. Jest po prostu ładny. Wyszedł im ten telefon. Płaskie powierzchnie, zarówno boki, jak i front, jak i tył. Płaskie tafle, błyszczące, ale co fajne. Akurat w tej jasnej wersji tył, pomimo że się błyszczy, nie zbiera jakoś strasznie śladów paluchów i to jest fajne, nie trzeba tego telefonu co chwilę wycierać. Tył zdobią tradycyjne dla Samsunga guziczki aparatu fotograficznego, ale to taki znak rozpoznawczy. Już z daleka widać, że to jest Samsung. Jakość użytych materiałów jest świetna, absolutnie żadnych zastrzeżeń do jakości montażu mieć nie mogę. Mamy metalową ramkę nośną, Gorilla Glass Victus zarówno z przodu jak i z tyłu, i szczelność w klasie IP68, czyli w zasadzie pełna. Bardzo porządny wykon. A jeżeli chodzi o ergonomię, no to cóż, nie jest to telefon z tych najmniejszych wymiarami. Najbliżej mu chyba do Galaxy S24 Plus. Ale akurat dla mnie to dobrze, ja lubię duże urządzenia. Elementy do obsługi telefonu, jak przyciski czy czytnik linii papilarnych, są dokładnie tam, gdzie być powinny. Korzystanie z tego smartfona jest wygodne, ale przypominam, nie są dosyć duże. Jeżeli chodzi o czytnik, który już wspomniałem, działa bardzo dobrze. Absolutnie nie mogę mieć żadnych zastrzeżeń. Działa szybko i skutecznie, bardzo rzadko się myli. A alternatywnie oczywiście mamy rozpoznawanie twarzy, do którego również żadnych zarzutów mieć nie mogę. Nie mogę również mieć jakichkolwiek zarzutów względem wyświetlacza. To porządna matryca Dynamic AMOLED 2X o przekątnej 37 cala i rozdzielczości Full HD+. Odświeżanie do 120 Hz, przy czym możemy je albo na sztywno ustawić na 60 Hz, żeby oszczędzać baterię, albo zdać się na automatykę. Nie ma opcji ustawienia 120 Hz na sztywno. Ale to akurat nie szkodzi. Pozostałe parametry ekranu również są w porządku. Jasność jest wystarczająca. Mogłaby być trochę większa, ale nie przesadzajmy. W słoneczne dni ten ekran pozostaje naprawdę dobrze czytelny. Trochę mało opcji regulacyjnych, jeżeli chodzi o kolorystykę, bo tak naprawdę mamy tylko dwa tryby kolorów, żywy i naturalny, ale ewentualnie możemy sobie jeszcze suwaczkami dostosować je do naszych potrzeb i upodobań. Doczytałem się, że ten telefon nie ma typowego czujnika zbliżeniowego, jest wirtualny, ale działa zupełnie dobrze. Nie zauważyłem żadnych problemów podczas rozmów telefonicznych. Ekran wygasza się wtedy, kiedy powinien. Tak na dobrą sprawę, w wyświetlaczu rażą mnie jedynie te troszeczkę szerokie jak na jednak klasę telefonu rameczki, ale to jest tylko kwestia wizualna. Natomiast ekran cieszy mnie przede wszystkim dobrą czytelnością w słoneczne dni. To jest dla mnie bardzo ważne, bo dużo poruszam się na powietrzu i chcę, żeby ekran zapewnił mi komfortowe korzystanie z telefonu. No i ten ekran właśnie to zapewnia. No i jeszcze ewentualnie drobny minusik za to, że akurat wyświetlacz dość ochoczo zbiera ślady paluchów, co widać po jego wygaszeniu. Na ekranie oczywiście może pojawić się Always On Display. A co poza nim się pojawia? Moi drodzy, Android 14 z interfejsem One UI wersji 6.1 i z dosyć aktualnymi poprawkami zabezpieczeń, bo datowanymi na początek października, a teraz mamy połowę tego miesiąca, czyli jest zupełnie nieźle. A jeszcze lepszym jest to, że Samsung gwarantuje temu smartfonowi 7 aktualizacji systemu i 7-letnie wsparcie owych poprawek zabezpieczeń. A ja testując ten telefon już przekonałem się, że poprawki raczej będą regularne. O nakładce Samsunga opowiadałem już wielokrotnie. Jest ona z gatunku tych dopracowanych, przyjaznych, ale jednocześnie dość obficie wzbogaconych dodatkowymi aplikacjami. Czy to dobrze, czy to źle, oceńcie sami. Ja powiem Wam tylko, że nie ma tu aplikacji typowo śmieciowych, natomiast dużą część z tych już preinstalowanych apek stanowią te na tyle popularne, że i tak większość z nas z nich korzysta. No i nie musimy ich pobierać dodatkowo. Mamy pakiet od Microsoftu, mamy pełen pakiet od Google'a i mamy też trochę przydatnych narzędzi od Samsunga. W tym przypomnę aplikację Smart Switch, która działa genialnie i pozwoli nam bardzo łatwo przerzucić się ze starego smartfonu na nowy. A jeżeli korzystaliście wcześniej z Samsunga, to wręcz bajecznie łatwo. Mamy tutaj też oczywiście tryb DeX i mamy też funkcję Galaxy AI, które znamy już z serii Galaxy S24 czy składaku. O nich też już opowiadałem, chociażby w recenzji Galaxy S24 Ultra, więc tylko tak szybko, kronikarsko dla przypomnienia. Fajna funkcja asystenta połączeń, tłumaczenia w locie, my mówimy po polsku, nasz rozmówca, powiedzmy Włoch, słyszy nas po włosku. Działa to fajnie, oczywiście pod warunkiem, że posługujemy się raczej dość prostym językiem. Podobnie wygląda sprawa w działaniu asystenta czatu, który pomaga nam w przygotowywaniu odpowiedzi
odpowiedzi na maile czy wiadomości, ale tu również dobry prompt oznacza dobry efekt. Jest też asystent notatek, który oferuje nam streszczenia. Mamy również transkrypcję, która pozwoli nam spisać tekst z tego, co nagraliśmy na dyktafonie. To się przydaje chociażby na nudnych wykładach czy konferencjach. No i znowu, jeżeli dobry materiał mamy na wejściu, dobry mamy też na wyjściu. Niestety, mnie nie zawsze daje to zadowalające efekty, ale to jest tak naprawdę mój problem. Myślę, że to będzie jeszcze rozwijane i będzie działać już tylko lepiej. Oczywiście opcję AI znajdziemy też w sekcji fotograficznej. Możemy przesuwać obiekty na zdjęciach, możemy je usuwać ze zdjęć, możemy nawet coś sobie dorysować na zdjęciu albo zmienić tło. Interfejs zawiera też sporo opcji personalizacyjnych. Ja generalnie One UI lubię, ale przypominam, jest dosyć obficie zaopatrzony w dodatki i nie każdemu może to przypaść do gustu. Mnie akurat przypada, ja przywykłem. Najwięcej kontrowersji związanych z Galaxy S24FE narosło chyba wokół jego procesora. To jest Exynos 2400E, produkowany w litografii 4 nanometry i zbudowany z jednego rdzenia Cortex X4 taktowanego 3,1 giga, dwóch rdzeni Cortexów A720 z taktowaniem 2,9, trzech kolejnych Cortexów A720 z zegarem 2,6 giga oraz czterech Cortexów A520 z zegarem 1,95 giga. Do tego mamy grafikę Eclipse 940 i pamięci DDR5X oraz UFS 3.1 w zestawieniu 8 plus 128. Trochę skromnie, a przypominam, pamięci wewnętrznej nie rozbudujemy. Jak to wszystko chodzi? Zgodnie z opisaną konstrukcją procesora, jest on troszeczkę słabszy od podstawowego Exynosa 2400, który mamy chociażby w Galaxy S24. Ale wydajność jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie i temu S24 tylko nieznacznie ustępuje. Model FE jest naprawdę mocną maszyną i ja serio nie mam żadnych zastrzeżeń do pracy tego telefonu przy codziennym użytkowaniu. Jedyne zastrzeżenia, które do niego miałem, pojawiły się w benchmarkowych stres testach, kiedy to pod obciążeniem pomiary aplikacjami wykazywały znaczny throttling, a i telefon dosyć mocno się nagrzewał. Tyle, że realne życie tego zupełnie nie odzwierciedliło. Testowałem ten telefon chociażby długimi sesjami Fortnite'a, gry, która naprawdę jest mocno obciążająca. Nic się nie działo. Nie było czuć spadku wydajności, a i obudowa smartfonu nie była znacząco ciepła. To samo przy nagrywaniu w 8K. Ponad pół godziny zapisu, telefon leży na grzejniku, robi się ledwie letni, ale to od kaloryfera, a nie sam z siebie. Na powietrzu kompletnie już nic się nie działo, długi zapis filmu wysokiej rozdzielczości nie rozgrzał tego telefonu, ani nie sprawił, by zaczął on się zacinać. Ogólnie zacinek w codziennym życiu nie doświadczyłem, zatem najwyraźniej po prostu nie jest to telefon do benchmarków, a do normalnego użytkowania. Serio. W codziennym życiu ten telefon wydajnością Was nie rozczaruje, nie będzie denerwował przycinkami i przegrzewaniem się. Ale benchmarków na nim nie puszczajcie, bo możecie się trochę rozczarować. Odrobinkę może Was również rozczarować akumulator tego telefonu. Jest zaskakująco nieduży jak na gabaryty urządzenia. Bateria ma pojemność 4700 mAh, w czasach gdy większość smartfonów ma już 5000 bez względu na ich gabaryty. Tu mamy odrobinę mniej, no i tak naprawdę odrobinę krócej ten telefon pracuje niż konkurencyjne modele z większymi bateriami. W praktyce półtora dnia bez większego wysiłku uzyskacie, natomiast myślę, że dobrym zwyczajem jest po prostu ładowanie tego telefonu każdego wieczora, a niestety ładowanie odbywa się dosyć wolno, bo z mocą zaledwie 25 W. Samsung konsekwentnie trzyma się przy tych niższych mocach ładowania. Czy to dobrze, czy to źle, nie mnie oceniać, natomiast ja bym chciał mieć wybór między powolnym ładowaniem dla zachowania trwałości baterii, tudzież super szybkim ładowaniem wtedy, kiedy naprawdę go potrzebuję, bo czasem niestety zdarza się taka potrzeba. Tu ładowanie zajmuje godzinę i 15 minut mniej więcej. Oczywiście to zależy od jakiego poziomu wystartujemy i co będziemy z telefonem robić w trakcie ładowania. Jest też możliwe ładowanie indukcyjne, też wolne, 15-watowe. No i mamy też oczywiście ładowanie zwrotne, czyli tym smartfonem na przykład sobie doładujemy batsy. Ogólnie nie jest źle, ale z baterią mogłoby być jednak ciutkę lepiej. Czy może być lepiej z aparatami fotograficznymi? No moi kochani, zawsze może, a akurat w tym smartfonie jest naprawdę dobrze. Mamy tu dosyć znany już Samsungów zestaw fotograficzny, 10 megapikseli z przodu, z tyłu główna 50 z przysłoną 1.8 i optyczną stabilizacją, 12-megowy aparat szerokokątny i 8-megowy aparat z teleobiektywem o trzykrotnym przybliżeniu bezstratnym. Zestaw dosyć praktyczny i spisujący się bardzo fajnie w codziennym użytkowaniu. Jestem zadowolony z aparatów, ale po kolei. Zdjęcia
codzienne. Cóż za niespodzianka. Po prostu bardzo dobre. I mamy tu oczywiście to, co ja w Samsungach bardzo lubię. Bardzo zbliżone odwzorowanie kolorów, bez względu na to, którego obiektywu użyjemy. Te zdjęcia nie odbiegają od siebie ani kolorystyką, ani specjalnie jakością, chociaż oczywiście tutaj niuansiki można połowić. Generalnie zestaw spisuje się bardzo dobrze. Nawet teleobiektyw daje radę. Oczywiście pamiętajmy, że przekraczanie 10-krotnego przybliżenia, no to już oznacza oczywiście degradację detali, ale przybliżenia do 10 razy wychodzą naprawdę fajnie, ale z drugiej strony nie ma tutaj dedykowanego trybu makro. Makro oczywiście możemy zrobić teleobiektywem, no i tu wychodzi też nawet nie najgorzej. Portrety także udają się znakomicie. Samsung tradycyjnie dokłada tutaj różne opcje portretowania, możemy sobie to tło rozmywać na wiele różnych sposobów. Nocne zdjęcia również wychodzą całkiem dobrze, ale tu już dostrzeżemy pewne rozbieżności w odwzorowaniu kolorów. Nie są one straszne, ale już niestety zauważalne. No i tradycyjnie już chyba dla Samsunga aparaty, szczególnie główny, mają tendencję do skręcania w cieplejsze odcienie. Można powiedzieć, że czasem te zdjęcia są zbyt czerwono-żółte, ale mnie takie akurat się podobają, zachowują fajny klimat nocy, są po prostu przyjemne do oglądania. Generalnie nocna fotografia również zachowuje przyzwoity poziom. Nie można narzekać, w odniesieniu do ceny smartfona jest zgodnie z oczekiwaniami. Aparat nocą bardzo chętnie przechodzi od razu w tryb wydłużania czasu ekspozycji, ale to akurat jest dobre. Nie musimy się nad tym zastanawiać. Generalnie aparat stara się zrobić jak najlepsze zdjęcie. Niemniej oczywiście w nocy tradycyjnie już najlepiej korzystać z aparatu głównego, a pozostałe pozostawić do fotografii dziennej. Jeżeli chodzi o selfiaki, to od 10-megowego aparatu ja nie mam jakichś szczególnie dużych oczekiwań, ale portrety również wychodzą bardzo fajnie, ładnie rozmywa tło, pomimo tego, że jest jeden obiektyw. Selfiaczki są również najbardziej oglądalne, natomiast zabrakło mi tutaj trochę porządnego HDR-u. Tło często niestety bywa prześwietlone, dokładnie tak jak zazwyczaj mamy to w aparatach do selfie bez HDR-u. Trochę szkoda, tu mogłoby być akurat odrobinkę lepiej. Nie musi być szczególnie lepiej w kwestii filmowania. Filmy są ładne, płynne, z dobrą ostrością, dobrą płynnością obrazu, dobrym dźwiękiem. Tu nie narzekam, ale oczywiście smartfony Samsunga od dawna są znane z dobrej jakości wideo. Tu możemy nagrywać maksymalnie nawet w 8K, a w 4K w 60 klatkach na sekundę. Tylko tu uwaga, przy 60 klatkach na sekundę w 4K tracimy już możliwość przełączania się pomiędzy obiektywami. Regulacja pola widzenia odbywa się już niestety wyłącznie cyfrowo. Natomiast jeżeli zejdziemy do Full HD albo do 30 klatek w 4K, mamy już do dyspozycji tradycyjne przełączniki pomiędzy obiektywami i przełączenie następuje już fizycznie. Przełączamy się po prostu na kolejny z aparatów, a jeśli nie nagrywamy w 8K, to możemy jeszcze przełączyć się bez przerywania nagrywania również na aparat przedni. To bardzo fajne rozwiązanie, szczególnie dla vlogerów. Zatem z możliwości fotograficznych Galaxy S24 FE ogólnie jestem zadowolony. Mógłby mieć tylko trochę lepszy aparat do selfie. Na koniec słów kilka o możliwościach komunikacyjnych. Są pełne. Wszystkie moduły, których na co dzień potrzebujemy, są tu na miejscu i działają bez zarzutu. Mamy możliwość skorzystania z Dual SIM albo w oparciu o dwie karty nano SIM, albo o jedną nano SIM i technologię eSIM, która również jest obecna w tym smartfonie. Oczywiście nie zabrakło NFC, a jakość połączeń jest po prostu znakomita. No i ten telefon, jak przystało na konstrukcję Samsunga, ma bardzo przyzwoite głośniki stereo. Nie są co prawda symetryczne, bowiem jednym z nich jest ten słuchawkowy, ale brzmią całkiem fajnie, dosyć czysto, nawet z pewną głębią i nawet z odrobiną basu. Słucha się tego naprawdę przyjemnie. Jeżeli jeszcze nie zauważyliście, telefon niestety nie ma mini jacka. Ale to chyba oczywiste. No i teraz pytanie, czy warto kupić ten telefon? W chwili debiutu Samsung moim zdaniem nieco przestrzelił z ceną, bowiem pomiędzy modelem fanowskim a pełnym flagowcem S24 nie było zbyt dużej różnicy w kosztach. Oczywiście flagowiec był droższy, no ale też był lepszy. Teraz Galaxy S24 FE spadł poniżej 3000, co czyni zeń moim zdaniem całkiem łakomy kąsek. Ten telefon w zasadzie nie ma złych stron, jego zalety mają zdecydowaną przewagę. Mamy fajny design, dobry wyświetlacz, przyzwoitą wydajność, byle nie w benchmarkach, przyzwoite aparaty fotograficzne, fajny interfejs, chociaż trochę bogaty, bardzo długie wsparcie w zakresie aktualizacji, solidną budowę z wodoszczelnością, głośniki stereo, dobry czytnik linii papilarnych, dobrą ergonomię, w zasadzie na cóż tu narzekać. No bateria moim zdaniem mogłaby być nieco większa, no i ładowanie mogłoby przyspieszyć. To są te dwie najsłabsze strony, jakie widzę w tym smartfonie. Ale cała reszta jest jak najbardziej strawna, a w nowej niższej cenie, no to cóż, czemu nie? Myślę, że każdy, kto kupi ten smartfon, będzie z niego
raczej zadowolony. Ale ja już z tym uroczym żółteczkiem muszę się pożegnać, bo będę robić dla Was kolejne testy. Trzymajcie się i do zobaczenia. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, za łapki w górę i oczywiście zachęcam do kliknięcia dzwoneczka, abyście nie przegapili kolejnych moich filmów. Servus!